W domu dziecka przy ulicy Pocztowej w Bielsku Białej pojawili się dwaj zawodnicy drugiej drużyny TS Podbeskidzie. Dzień wcześniej zawodnicy pierwszego składu w Gemini Park własnoręcznie ozdabiali bombki choinkowe. Właśnie część tych ozdób choinkowych trafiła do domu dziecka. No, chcieliśmy wręczyć właśnie upominki dla dzieci. Wczoraj przez zawodników z pierwszej drużyny były malowane bombeczki, które właśnie przed chwilą wręczyliśmy, żeby uszczęśliwić te święta. I panowie też malowaliście wczoraj? Nie, my nie mieliśmy okazji, tylko zawodnicy z pierwszej drużyny, także niestety nie mieliśmy okazji. Czyli wy tylko tutaj w roli takich posłańców, dostarczycieli, tak? Tak, dokładnie tak. Ale przyjemne zadanie was spotkało mimo wszystko, prawda? No to na pewno, dzisiaj dostaliśmy telefon od trenera naszego, że czy chcielibyśmy, także oczywiście odpowiedź mogła być tylko jedna. Każdy chce komuś coś podarować, jakieś szczęście, także byliśmy jak najbardziej na tak. Dla bombek od razu znaleziono praktyczne zastosowanie. Część z nich od razu zawisnęła na choince w głównym holu, reszta przyozdobi choinki w pokojach. W imieniu całej placówki chcieliśmy podziękować Państwu, że Państwo nam przyjechali i są z nami, proszę bardzo. I tu też dla Pani, że Pani brały bombki dla dzieci i też tu macie dla Pani dziękować. Dziękujemy Wam bardzo, że jesteście z nami tutaj wszystkimi. Przynieśli bombki, na pewno dzieciaki będą po swoich grupach rozdawały bombki po choinkach, żeby wisiały i taki będzie symboliczne to, że od kogoś będą te bombki. Piłkarzom towarzyszyły studentki ze stowarzyszenia ISEC w Bielsku Białej. Chcieliśmy po prostu pomóc zorganizować wczorajszą akcję, bo lubimy takie inicjatywy. Bardzo mi to fajnie wychodziło. Kilku z nich było razem ze swoimi dziećmi. Dzieci też pomagały, także naprawdę była niesamowita akcja. Dodatkowo piłkarze wręczyli dzieciom piłkę futbolówkę z autografami zawodników grających w pierwszej drużynie Podbeskidzia. Cenna pamiątka nie będzie służyć do grania. Dzieci postanowiły ustawić ją w jakimś honorowym miejscu, tak by wszyscy mogli ją podziwiać i cieszyć się prezentem od bielskich sportowców. No i dostaliśmy piłkę z podpisami piłkarzy z pierwszego zespołu, no i drużyny, no i fajnie. Z autografami. No, na pewno nie będziemy nią grali. A co zrobicie z tą piłką? No, gdzie się położymy, na pewno w jakimś miejscu widocznym. A chciałbyś być piłkarzem w przyszłości? No, raczej nie. A ty kolega chciałby być, tak? Tak. Co, zadowolony jesteś z takiego prezentu? No, to jest prezent ogólnie dla wszystkich. No, ale każdy będzie mógł potrzymać, pooglądać, tak? Będziecie nią grali? Nie. Ty też chciałbyś być piłkarzem? Tak. I co, by chciałbyś grać w Podbeskidziu kiedyś? Nie, w BKS-ie. A ty, gdzie byś chciał grać? Nie wiem. A ty, gdzie byś chciał grać? W Beskidzie. Marzycie, żeby zagrać w pierwszej drużynie, w Ekstraklasie? Znaczy, przede wszystkim chyba każdy zagrać w Ekstraklasie, no a jeżeli dane w Podbeskidziu, no to nie widzę żadnych przeszkód. Zbliżają się święta, wszyscy składają sobie życzenia, no więc życzę Wam, żeby te marzenia Wasze też się spełniły. Dziękujemy i my również życzymy wszystkiego najlepszego w te święta. Zdrowia, szczęścia, powodzenia, no i żeby się spełniły wszystkie marzenia. To serce jest bardzo, bardzo duże, to nie tylko Moto Mikołaje, sportowcy, ale przychodzą najczęściej anonimowi ludzie tutaj z tych okolicznych domów, którzy mieszkają w Olszówce, w cygańskim lesie, przychodzą, przynoszą zabawki. To są bardzo często drobne rzeczy, ale przekazywane w taki sposób serdeczny, bardzo miły, z taką troską o te dzieci, które przebywają w domu dziecka, a które nie będą niestety w swoich domach rodzinnych przez okres świąteczny. Korzystając z okazji, wszystkim bardzo, bardzo serdecznie za te prezenty dziękuję i jednocześnie chciałbym życzyć wszystkiego dobrego dla wszystkich mieszkańców Bielska. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. To tak jedną zwrotkę tradycyjnie po polsku.